Siemaneczko, witam wszystkich w 27. części Let's Play Wiedźmin Nowe Przygody. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy do szpitala i po prostu, krótko mówiąc, zbieramy questy. Musimy pocieszyć tutaj pacjentów i oni dają nam jakieś zadanka do tego, czyli wcieliliśmy się ogólnie w rolę Mikołaja. Dobra, z tym panem ostatnio gadaliśmy, z tamtym też, oraz... Chyba ty zostałeś, tak? O, tu jest jakiś kuferek. A, wiadomo, żeby lepiej takie rzeczy sprawdzać. A, winko też sobie weźmiemy. Żeby potem nie było, że coś przegapiliśmy. Co nie, chyba się zgodzicie ze mną. Ktoś tutaj sobie mikrofon. O, poprawię, dobra. Sejwik. Ores. Ejże, chodź no tu. Do mnie mówisz? A widzisz tu kogo w pobliżu jeszcze? O co chodzi? Nosicie dwa miecze, toż to znak, żeście wiedźmak. Trafnie odgadliście. Babka gadała, że wiedźmaki chutliwe są. Co w związku z tym? Mam dla siebie prezent. Cukierasek. Smakowy, weź. Stary. Ty jesteś podejrzany. Ale żeby nie było, jak coś się stanie, to wczytam sobie. A z ciekawości. Daj cukierka. Trzymaj, pyszniutki, specjalnie dla dorodnego wiedźmaka. To jest jakiś zboczeniec chyba. Jakiś dziwny, bo to cukierek z stonki. To dużo musiała być ta stonka. Nie gadaj, tylko jedz. Dobra, niech będzie. Ja to wczytuję, bo coś czuję, że to się źle skończy. No dobra, straciłem przytomność. What? Holy fucking... nie ma kurwa mowy. Co napisali o tej postaci? Gdzie to jest? Oris to jeden z pacjentów szpitala. Początkowo częstowałem mnie cukierkiem. Nie wiem co było później, ale strasznie boli mnie tyłek. Nie. Nie ma kurwa takiej opcji, żeby ktoś wyruchał Wiedźmina w dupę. No nie ma takiej opcji. Już ja ci kurwa dam tego cukierka, frajerze. Bywaj. Kurwa, cukierki. Pojebany. Dobra, ale prześpijmy się do nocy, żeby zrobić to gula. No bez skitu, tego się nie spodziewam. Bo jestem trochę... To jest niesprawiedliwe ze strony twórców, żeby takie rzeczy tutaj dawać, no... To jest śmieszne, ale... Nie, to mi się w ogóle nie podobało, nie. Znaczy niesprawiedliwe od strony twórców, no... Pedalskie to strasznie, nie. To mi się w ogóle nie podobało. Mam nadzieję, że nie więcej takich rzeczy nie... spotkam w tej przygodzie, bo zacznę mieć dziwne podejrzenia co do twórców tej przygody. Bardzo dziwne. Ja dobrze idę. W sumie mogę iść tutaj prosto i w prawo odbijemy. Musimy zarżnąć tego gula, musimy do kowala, musimy iść po Kalksteina. No jest trochę rzeczy do zrobienia. Ale musimy to zrobić. No w tym odcinku się nie wyrobimy. Na bank. Aha. Urzi. Ciekawe. No, Geralt, skup się, proszę cię. Okej. Kapsle. A, weźmy wszystko. Dobra, gdzie jest ta kasa, która miała być w środku? Na razie tylko tam były same kapsle. A chodźmy od razu do tego kowala. O, się rozpędziłem. Troszkę zbyt szybko. Powinniśmy iść tutaj, tędy. Mam nadzieję, że kowal nie będzie spał. I załatwi nam to coś, co tam miał zrobić. Miejmy taką nadzieję. Okej. Panie Kowal, jest pan. Się świetnie składa.
Tak. Przysłał mnie Maut Beat. Kto? A żeby cię szlak następny wariat. Nie wariat, czyli go znasz. Ta, ciągle tu przyłaził i dupę zawracał. Biedny był jak na księcia. Niewypłacalny znaczy się. Tym razem chyba ja będę musiał za niego zapłacić. No to miła odmiana, czego tym razem chcę? Ostatnio miał być taki giełdka zbroja, co to? Dudnik, wiesz co to? A wiem, to też chciał, mam jeden gotowy. Jestem gotów go odstąpić za jedyne 3000 orenu. Chyba oszalałeś. To nie ja nająłem się za chłopca na posyłki u czubka. Nie mam tylu pieniędzy, jest jakiś inny sposób? Może, jest pewna krasnoludka, Fedora Kran. Jestem wiedźminem, mogę pomóc, jeśli masz na pieńku z jakimś potworem, ale... Co, koleżeńska przysługa to za dużo? No to płać. Dobrze już, o co chodzi? Że tak powiem, wstyd mi się oświadczyć, ale ty byś mógł to zrobić w moim imieniu, a wtedy dudnik będzie twój. Oj, zrobię co w mojej mocy, ale nic nie obiecuję. Dobra. Dobra, Fedora chyba miała chatkę gdzieś tutaj. Tego co pamiętam. Okej, czyli nie ma łatwo, czyli jeszcze nam się to wydłuża. Dokładnie. No ale cóż, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Mam nadzieję, że przynajmniej z Fedorą to teraz załatwimy dosyć szybko i sprawnie. Krasnoludka. Ciekawe jak wygląda krasnoludka. Lubi mięso. What? No, słyszałem, że krasnoludki mają brody, ale... Że aż takie? Jezus! O, Wiedźmin! O! Coś tak za nie mówił. Przybywam w imieniu Debiana. A czegoż on może ode mnie chcieć? Właściwie to chce on twojej ręki. To dobre, że ten osobnik ośmiela mi się oświadczyć, choć nigdy nie dał mi choćby drobnego upominku. Nawet mojego flakonika perfum. Dobra, rozumiem aluzję, wrócę wkrótce. No to super. Z tego co pamiętam, Kalkstein chyba nam kopsnie takie perfumy, więc... I tak musimy iść do niego z gitara. No widzicie, takie chodzenie z punktu A do punktu B, no ale... Ktoś musi. No i tak w sumie, jak dobrze wszystko pójdzie, to w tym odcinku załatwimy może wszystko ze szpitalem. To byłoby kozacko. Nawet bardzo kozacko. No. Kurwa, zapomniałem, że możemy broń wyciągnąć. Boże. Kurde, już byśmy dawno byli w środku. Jezus. Dobra, chodźmy pogadać z nim. Z Kalksteinem. Mam nadzieję, że go tu zostanę w nocy. Jest. Śpi sobie smacznie, mam nadzieję, że pogadamy sobie. O, Wiedźmin Geralt, co za spotkanie. Witaj, Kalkstein. Co się sprowadza do misia kudłacza? Masz jakieś perfumy? Czy ty próbujesz mnie obrazić? Cóż, myślałem, że może... Oczywiście, że znam przepis na perfumy. Setki przepisów na pachnidła o woniach, których nigdy nawet nie czułeś. Spokojnie, nie unoś się, tak? Potrzebuję czegoś, co mógłbym zrobić samodzielnie. Samodzielnie? Użyj składników zawierających jedną uncję ateru, jedną uncję wiktoru i jedną uncję czegoś tam. W roli bazy sprawdzi się każdy mocny alkohol. To, co ci wyjdzie, powinno mieć znośny zapach. Jesteś nieoceniony, dziękuję. No okej. Okay. Znaczy muszę jeszcze sam zrobić, dobra. Tak. Sprawa, spotkaj się. Z matematyczką Krystynę. Mhm. Czy to jest ta sławna Krystyna, która wyrzuciła... którą wyrzucili z czwartego konwentu okserfunckiego po tym, gdy rozebrała się na znak protestu? Protestu przeciw czemu? Ubzdurała sobie, że prorok Lebioda był kobietą w czasie dysputy na temat wyższości abstrahowanych całek potrójnie hiperbolicznych nad szczególną teorią macierzy interpolowanych pierwiastkiem sześciennym. Krystyna wstała, rzuciła branie i wrzasnęła. Prorok Lebioda była kobietą. Chyba nie muszę ci mówić, jaka była reakcja uczonych. Co było dalej? Dorgerej, kiedy tylko przestała rechotać, zapytał, może Hengedmate również był kobietą?
Sala ponownie wybuchła śmiechem. Poczułem się wtedy na siłach, wystałem i krzyknąłem. A może Meritele też była kobietą? Sala całkowicie ucichła. To było gorsze od jakiegokolwiek śmiechu. Widzę, że nie masz najlepszych wspomnień dotyczących pani Krystyny. Ależ wprost przeciwnie, to była najpiękniejsza kobieta, jaką widziałem nago. Po prawdzie to jedyna kobieta, jaką widziałem nago. Był to zdecydowanie piękniejszy widok od tych wszystkich rycin, jakie widuje się w księgach uczących o tych sprawach. Oj, Karlsztajn. A jakie to księgi czytałeś? Kama Sutra, Rydanki w łóżku i kilka innych inspirujących dzieł. Jak już jesteśmy w tym temacie, to słyszałem, że wraz z Garfalmelen opracowałeś środek na potencję. Tak, ale to był pomysł Garfalena. Natura niestety poskąpiła mu tak zwanych sił męskiej. Przeszukiwał on dawne krasnoludzkie księgi w poszukiwaniu rady i tak znalazł receptę na eliksir ze smarków. Udało nam się pochwycić tę małe stworzonkę i przerobić na środek na potencję. Sprzedajesz to? Geralt, przecież jesteś wiedźminem. Wy nie miewacie problemu z krążeniem. Nigdy nie będziesz tego potrzebował. Zresztą interes nam się nie kręci od kilku lat. Kedwenczycy produkują tańszą podróbkę. Ludzie nie to kupują, a potem robi im się gąbka z mózgu. Cóż, tak to jest, gdy zwraca się uwagę tylko na cenę. Wracając do tematu Krystyny. Po incydencie na zjeździe matematyków zamknięto ją w wariatkowie. Czy nadal tam siedzi? Właśnie tam musisz się udać. To obecnie nie jest łatwe. Geralt, jestem alchemikiem. Wykonuję dla szpitala dekokty psychotropowe. Mogę wchodzić w każdej chwili. W takim razie bywaj. Okej. Okay. No to super. Super, dobra. Musimy się przespać. Czemu nie ma barmana? O, Dylan. Właśnie, muszę jeszcze z tobą pogadać. Czego mnie budzisz? Pali się czy co? Czemu śpicie? Sama obsługa, panie. Idziemy z postępem. Aha, spoko. Tak, chcę znowu czegoś. Fakt, znowu potrzebuję pomocy. Wszedłem do szpitala, ale teraz chciałbym kogoś stamtąd wydostać. Stąpamy po grząskim gruncie, Geralt. Tego to mi już naprawdę nie wolno robić. Ale chodzi tylko o pata. Tego katotonika, co chować się przed BPP. Mówisz, może da się coś wymyśleć. Jest taka pielęgniarka, Helga. Dylan. Daj mi skończyć. Otóż jesteśmy zdania, że facet przebrany w jej przepastny fartuch byłby w stanie się przemknąć koło strażnika. Dobra, skąd wziąć ten jej przepastny fartuch? Raczej nie masz żadnego na zbyciu, co? Bardzo śmieszne. Pewnie ma jakiś zapasowy w domu. Odwiedź ją wieczorem, zagadaj. Zastanawiam się, co byś mi poradził, gdyby Zefrik ci nie podpowiadał. Tak czy inaczej, dzięki. Super. Nie no, muszę iść do Helgi, zanim się prześpię. O Boże, do tej wielkiej, ogromnej kobiety. To nie będzie... łatwa sprawa. W ogóle pytanie... kanały? A, dom Helgi, dobra. No, bujajcie się, nie mam czasu z wami walczyć. Tak, 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 bijcie się tam zdrów. No super, dzięki samouczku. Helga, Helga, dobra. Przyjmam w sumie wszystko, tylko z Helgą fartuszek. Pójdź do szpitala. A jeszcze te perfumy, kurwa mać. Muszę się przespać i je zrobić. To w szpitalu się już prześpię. Pójdę tam. I tak będzie. Dom Helgi. Skrzynia na ubrania, oczywiście, zamknięta. Sejwik? Ty jesteś tym odmieńcem ze szpitala, jeszcze mnie w domu po nocy nachodzisz, nie wstydź ci? Geralt jestem. Geralt czy nie odmieniec, to odmieniec. Czego szukasz domu w uczciwej kobiety? Jezus, jaka ty wielka jesteś. Samotnej kobiecie, nawet uczciwej, musi się wieczorami bardzo nudzić. Musi, nie musi, co ciebie to obchodzi, odmieńcu? Co ja w wolnym czasie robię? Nic, myślę tylko, że nawet w towarzystwie odmieńca można spędzić kilka miłych chwil. Że co? Nie dość, że odmieniec, to jeszcze świntuch. Nie chciałem być nieuprzejmy. Wynoś się, ojej. Chyba spieprzyłem coś. Możemy jeszcze raz?
Dobra, to było. No właśnie, sporo o tobie słyszałem i chciałem cię poznać. A co ciekawe, a od kogo niby? Z tego co pamiętam, od Zeflika, tak? Znaczy trzeba wybrać tą opcję, bo resztę to lipa. Utopca zawsze myślałem, że tacy jak ty ubijają potwory, a nie prowadzą z nimi dysputy. Tak, chyba że potwory gadają. Widzę, że potrafisz docenić sposobność do ciekawej rozmowy. Zawsze. Może źle cię ocenią. Ach, gadało się i przez całą noc przy świecach i dobrym winie. A dziś co mi zostało? Samotny wieczór, kubek ciepłego mleka i mocny sen. Winko, powiadasz, tak? Może być? No, Wiedźminie, gaduła z ciebie, jak się patrzy, aż mi się dawne czasy przypomniały. Działo się, co? I to jak, chcesz zobaczyć? Ja... Nie, zdecydowany, co? Nie z takimi, jak ty sobie radziłam. Co tym razem? No przynajmniej z kobietą. Z trzema cyckami. Okej, ta przygoda jest popieprzona. Mam nadzieję, że mamy ten cholerny klucz. Okej, zajebiście. Dobra, chodźmy do tego pieprzonego szpitala. No wyłaź stąd, Geralt. Już nie chcę w tym mieszkaniu dłużej przebywać. Okej. Chodźmy do szpitala. Załatwić tam sprawę. Najpierw oddamy chyba ten amulet. Potem pójdziemy się przespać. O, Kalksztajn. No tak. No i dobrze, Niech się znowu rzeczywiście, może i nago była rzeczywiście atrakcyjnie, bo w tej sukni też nie najgorzej wygląda, więc w sumie się nie dziwię, że Kalksztajn trochę zbzikował, skoro pierwszy raz zobaczył nago kobietę. Spoko. Masz, udało ci się? Tak, choć nie było łatwo, proszę, to twój talizman. Dziękuję, znalazłeś też kapsle? Kapsle? Chodzi ci o te blaszki? Tak, mówiłem, że możesz wziąć kapsle jako nagrodę. Aha, rozumiem, że nie możesz zapłacić mi inną walutą? Przecież zapłaciłem kapslami. Jeszcze mam coś dorzucić? Masz mnie za durnia? Nie, za wariata, bywaj. Okej, nic nowego. Nic nowego. Dobra. Spoko. Pokażcie mi perfumy. Czego mi brakuje? What? O kurwa, czegoś mi brakuje. Poważnie? Nie, no bez kitu. No mamy problem. To mamy poważny problem. Bo brakuje mi składników. Brakuje mi składników. Jest lipa. Nie. Wstawaj, Geralt. O kurde, no to się nie spodziewałem tego. A trochę mi popsuło szyki. Dobra, ale zajmijmy się tym gościem. Patem. I co, wymyśliłeś coś? Tak, wyprowadzę cię w przebraniu kapłanki. Wiedźminie, wolisz tu zostać? Nie marudź. Kurwa, gdzie ja składniki teraz dostanę? Znaczy, jak grałem w to samemu, to miałem wszystko. Chociaż wtedy więcej zbierałem, teraz mniej zbierałem rzeczy. Ajajajaja, jak to gdzieś w krypcie przegapiłem, to już chyba szlag nie trafił. Dziękuję, Wiedźminie. W ciągu kilku dni opuszczę miasto. Póki co będę razem z resztą bandy szukaj mnie w Misiu Kudłaczu. Bywaj. Dobra, prześpimy się do rana i chodźmy do kupca w takim razie, bo nie mam innego wyjścia. Bo nic nie zrobimy teraz. Nic nie zrobimy, musimy się przespać. Kurwa, mać.
Ja pierdolę. Ciekawe, czy kupiec coś takiego będzie miał. O, żeż w mordę. Kalksztajna tutaj nie ma, oczywiście. Kalksztajn przecież sprzedała takie rzeczy. Gdzie ja go teraz znajdę? Mam nadzieję, że on będzie w karczmie. O, kurwa, no to sprawy się skomplikowały. Sprawy się nieco skomplikowały. No, ojej, suńcie się. Dobra, no idziemy jeszcze raz do karczmy w takim bądź razie. Musimy pogadać z Kalksztajnem. Mam nadzieję, że tam będzie. Jak nie, no to lipa. Nie, no to przecież niemożliwe, że to trzeba jakoś kupić. Przecież nie tylko można to zebrać. Chyba twórcy tej przygody nie zrobili nam takiej krzywdy i nie postanowili zdobyć, dać takiej możliwości tylko poprzez zdobycie. A nie ma kupna tego. Mam nadzieję, że twórcy nie będą tacy źli. I da się to kupić. Myślałem, że Krystyna tu jest. Tak, tak, tak. Witaj, siema, siema. Dobra, nie wiem, czy wszystko kupiłem. Ale kupmy to, co jest najbardziej potrzebne. I spróbujmy się teraz przespać u karczmarza. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Bo inaczej to będzie lipa. Tak jest. Jak najbardziej. No i powoli muszę odcinek też kończyć. Miejmy nadzieję, że teraz te cholerne perfumy uda się zrobić. Kurwa, nie mogę dalej zrobić. Czego ja nie mam? Czego ja nie mam? Vilitol. To mam. To fioletowe gówno. A nie mam tego fioletowego gówna. A to żółte? To mam. Dobra. Nie mam fioletowego gówna. Już nawet tego, tej nazwy nie będę czytał. Kalksztajn, powiedz mi, że to masz w swoim sklepiku. Powiedz mi, proszę cię, że to masz. O, takie fioletowe gówno na sprzedaż. Nie, nie, nie. Tak, to jest to. Dokładnie. Dokładnie, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie no, w tym odcinku muszę zrobić te perfumy. No nie ma pata. Oho, tak, tak, tak. Dobra, trochę się kosztuje, no ale w końcu pełnimy rolę świętego Mikołaja, co? A to jest zawód charytatywny. Jest. Mieszaj to. Dobra, wreszcie mamy te cholerne perfumy. Odpoczywa i spadamy stąd, Geralt. W sumie resztę dokończymy w następnym odcinku. Cholera, wiecie, się wyrobimy. No, mam nadzieję, że w następnym już zakończymy tą przygodę, ale nie byłbym taki pewien. No cóż, a na dzisiaj to chyba tyle, co? Zanim tam dojdziemy, zanim to nie, to odcinek będzie za długi. No, mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie. I zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, jeśli wam się spodoba. Będzie mi wtedy bardzo miło. Więc trzymajcie się. Cześć.